Cześć! Zapraszam Was na kolejny odcinek Roletowych Dylematów. Dziś opiszę, jak programować piloty Breloki serii Skida, Porta oraz Brava do silników z odbiornikiem radiowym i central sterujących. W Brelokach, w odróżnieniu do innych modeli pilotów, nie ma osobnego przycisku programowania P2, który jest niezbędny m.in. przy programowaniu pierwszego i kolejnych nadajników. Zamiast osobnego przycisku należy jednocześnie wcisnąć przycisk STOP oraz GÓRA. W takim przypadku, gdy przykładowo zechcemy zaprogramować Brelok Skida jako pierwszy nadajnik, zamiast wybierać sekwencję P2, P2 i GÓRA, wybieramy sekwencję STOP i GÓRA, STOP i GÓRA, a w ramach kroku trzeciego przycisk GÓRA. Każdorazowe wciśnięcie przycisku na Breloku wywołuje pojedyncze mignięcie diody. W przypadku, gdy zastosujemy jednoczesne wciśnięcie przycisków STOP i GÓRA jako przycisku programowania, dioda zamiga więcej niż raz. To nam podpowie, że Brelok faktycznie zarejestrował intencję użytkownika. Przypominam, że sposób programowania zależny jest od urządzenia z odbiornikiem radiowym. To w instrukcjach napędów odnajdziecie opis programowania nadajników. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.